tym pewniejsze jest dla nas słowo prorockie i wy dobrze czynicie, że zwracacie uwagę na nie jako na pochodnię świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. 2 list Piotra, 1 rozdział, 19 werset. Znaczenie proroctwa. Sprzeciw wobec studiowania proroctwa wynika z korzenia niewiary, czasami głęboko ukrytego, który zakłada, że wszelkie błogosławieństwo zależy od tego, w jakim stopniu dany temat bezpośrednio wpływa na nas samych lub nasze okoliczności. Dlatego, gdy niektórzy wołają, że proroctwo nie jest niezbędne, chciałbym zapytać, niezbędne do czego? Jeśli mają na myśli istotne dla zbawienia, to się zgadzamy. Na jakiej podstawie tacy oponenci stoją? Troska o zbawienie tylko tego, co uważają za niezbędne do zbawienia, to za mało. Troska o zbadanie tylko tego, co uważają za niezbędne do zbawienia, pokazuje, że sami nie mają świadomości zbawienia i że ta potrzeba ich dusz jest jedyną rzeczą, którą żyją. Teraz wszyscy utrzymują, że nie proroctwa, ale Ewangelia powinna być stawiana przed nienawróconymi. Przyszłe, powtórne przyjście Chrystusa w chwale w celu ustanowienia na ziemi nowego przymierza, które jest centrum niespełnionego jeszcze proroctwa, powinno być przerażające dla ich serc, zamiast być zwykłym zagadnieniem do interesującej dyskusji. Dla wierzących rzeczywiście Jego przyjście jest tą błogosławioną nadzieją. Dla każdego człowieka, który nie ma pokoju przez wiarę w Niego jako zmarłego i zmartwychwstałego, zajmowanie swego umysłu albo tą nadzieją Kościoła, albo wydarzeniami, o których mówi proroctwo, jest tylko dywersją, z której wróg może zrobić straszny użytek. Z drugiej strony, proroctwo jest niezbędne dla naszej właściwej oceny chwały Chrystusa Jezusa Pana i chwały, która ma być objawiona. Lekceważenie proroctwa jest więc nieświadomym pogardzaniem tą chwałą i łaską, która uczyniła ją dla nas znaną. Jest to najoczywistszy dowód samolubstwa naszych serc. Serc, które chcą, aby każde Słowo Boże było bezpośrednio o nas samych. Bóg przyjmuje za pewnik, że Jego dzieci lubią słuchać tego, co wywyższa Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie Chrystus jest przedmiotem naszych serc, tam jest pokój. Gdzie nasze własne szczęście jest pierwszą myślą, tam będzie rozczarowanie i niepewność. Dlatego słowa z 2 listu Piotra, z 1 rozdziału, 19 wersetu, tym pewniejsze jest dla nas proroctwo, słowo prorockie. Tym pewniejsze jest dla nas słowo prorockie i wy dobrze czynicie, że zwracacie uwagę na nie jako na pochodnię świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To słowo powinno nas zachęcać do studiowania Słowa Bożego pod kątem proroctw, żebyśmy nie dali się oszukać. Ale jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, to uwierz w Pana Jezusa i bądź zbawiony, bo każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, jest zbawiony. Więc nie musisz być potępiony, nie wierzywszy w Pana Jezusa, ale uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.